słuchaj, cała trzoda. Tutaj pani są, ty z Biadoli, cały elektorat tutaj masz. No wiesz, ja co Biadroli sprawdziłem. No tak myślałem. Nawet to, co jest opublikowane w tym liście, że szkoła, gmina nie ponosi żadnych strat. Nie ponosi. Tylko na dobrą sprawę jeszcze zyski ma. W związku z tym to dziwne jest, że kosztem szkoły, która się utrzymuje na dobrą sprawę sama, że chce się poddać procesowi likwidacji, prawda? Tak, i proszę pana, my jeszcze chcemy zadeklarować, że pomagamy, chcemy pomóc samorządowi w utrzymaniu tej szkoły. No ale proszę mi powiedzieć, czemu radni nie zostali poinformowani o tym, że taki jest pomysł likwidacji? Tu jest wszystko napisane. My od września prosiliśmy jako radni 7, 8, 13, żeby władza i organ prowadzący nam dali możliwość rozmowy, przedstawienie projektu. Do dnia dzisiejszego cisza. To jest ksero, tak? Tak. Bo ja też w tamtym... Proszę na drugą stronę zobaczyć. Zostałem wdzierżony w temat w tamtym tygodniu. Nie ma tego za bardzo czasu, bo którego to panie dyrektor... Proszę, 13 radnych podpisało się, że są nieprawidłowości. Natomiast... Pan jako radny, bo pan wie, że musi być uchwała intencyjna, prawda? Tak. I czyli 17 stycznia będzie... Jeszcze oficjalnie nie mamy. Jak nie macie? Oficjalnie nie. Jak? Ja jako radny jeszcze oficjalnie żadnego dokumentu nie dostałem. Jak się to u was odbywa, że nie wiecie, kiedy jest sesja? My dowiadujemy się na 7 dni przed. Ale tak macie w statucie? Tak. I 7 dni przed dostajemy dokumenty. A czasami dopiero przed głosowaniem nam dodają dokumenty do głosowania uchwał. Ale pan sam doskonale wie, że decyzja nawet wójta może być unieważniona przez wojewodę, prawda? Jeżeli jest zgodna z prawem. W związku z tym, jeżeli pokażecie wszystko, że jest niezasadne likwidowanie szkoły, to co tam w tym budynku by miało być? Nic. Nic. No to kto to będzie utrzymywał? Stróż by pilnował. Nie, no to by było chore przecież. Chore, a poza tym... Ta szkoła jest oddalona dalej od gminy. Nie? To znaczy tak, temat jest przesunięcia, przeniesienia gimnazjum. Ale sami wiemy, jeśli teraz ekonomia zamyka się słupki w rentowności, to zaraz nie będzie, bo jak będzie wzięte gimnazjum, to automatycznie koszty i wszystko rozkładają. Ale widać tam, wiesz, po demografii, że dopiero w przeciągu kilku lat, prawda, że to nastąpi troszeczkę pogorszenie sytuacji, ale nikt też nie jest prorokiem, bo może się okazać, że Biadoliny staną się na przykład jakimś miejscem, gdzie będą się budować. No, i tak, budują się. W zeszłym roku 22 się urodziło, a teraz 16. Czyli za chwileczkę może się sytuacja całkowicie diametralnie zmienić. Może. Czy nawet bezpieczniej by było chyba dla wójta, czy dla burmistrza wziąć proces wygaszenia, jeżeli już, a nie likwidacji. Prawda? Tak. My chcemy po prostu troszkę czasu na to wszystko, na ogarnięcie. No ale ja jestem zaskoczony, że nikt z wami nie rozmawiał, że to są zbyt poważne rzeczy. To są sprawy naprawdę takie drażliwe i jeżeli tutaj nie pomoże pomoc pani poseł czy wojewody, no to przecież media też są od tego. No bo tutaj można pokazać przecież sytuację taką, że szkoła się utrzymuje bez problemu. W radiuśmy byli już. Media były. Właśnie media spowodowały, że trochę to zostało zatrzymane. Wraz z burmistrzem rozmawialiśmy. Bo już było wszystko przygotowane, że mamy klepnąć. A jak u was wygląda sytuacja w Radzie? Jak jest podział? Niestety właśnie jest niekorzystny dla nas. Nie będę mówił tu przy kamerze, bo to tylko powie. To znaczy tak, że jest na następną środę spotkanie. No. Spotkanie z radnymi w szkole. No, ale tych radnych Marcin to widzieli. To znaczy, wy zaprosiliśmy osobiście. No właśnie, widzisz, mnie nie wybrali, no to tak jest. No, tak, to ty byś mnie przynajmniej ochrzanił. Jeśli chodzi o ten, panie dyrektorze, panie radny, można już włączyć kamerę. Bardzo proszę. Chcesz mówić teraz nieparlamentarnie? Tak, dokładnie. To tylko jeszcze do kamery, bo to będzie na stronie internetowej, żeby ludzie, nauczyciele i rodzice. Czy mamy wsparcie? No oczywiście, że tak. No w takiej sytuacji, no to przecież to jest normalne, że ta szkoła pokazują wyniki, że
że powinna się utrzymać. Bo tylko nie chcą z nami rozmawiać. Ja zwracam uwagę jedynie, co bym sugerował, to program jakiś naprawczy, żeby rzeczywiście wyniki egzaminów zewnętrznych, bo one naprawdę... To argument jeden, tak, to jest argument. Jeden argument. Tak. I myślę, że tutaj nauczyciele, prowadząc pani dyrektor, program naprawczy, sytuacja jest taka, jak jest ciężko, to każdy wtedy walczy. I nauczyciele powinni mieć świadomość teraz, że oni muszą zacząć kochać dzieci, pracować i naprawdę się poświęcić, aby wyniki w przyszłym roku były coraz lepsze i pokazać, że ich stać na to. Panie, bo ja nie wierzę, że tam, że się mówi dzieci wiejskie takie, siakie, obawy. Nie, oczywiście. Praca nauczyciela i rodziców, bo tutaj myślę, że będzie takie porozumienie między rodzicami a szkołą, że wszystkim będzie zależało na tym, żeby tą szkołę utrzymać. My jako MCDN będziemy wspierać też nauczycieli bardzo chętnie. Pani dyrektor, proszę ich skierować tutaj. Praca metodą projektu, jest nowa podstawa programowa. Oni się powinni nauczyć, jak z tymi dziećmi pracować. No nie da się od razu powiedzieć, że Kowalski nie da rady i będzie miał 3. Bo im się automatycznie zamknie drogę rozwoju. Jeżeli można, to jako jedyne gimnazjum z wyliczeń gminy jest jeszcze następny rok nie na minusie. Jesteśmy po prostu jeszcze opłacalni. Ludzie nasi, ale to też nie może tak być i możemy sobie o tym porozmawiać, że nie może być cały ciężar utrzymania szkoły też skierowany na gminę, bo subwencja powinna być taka, że powinna zapewnić oprócz pensji nauczycielskiej również jakiś rozwój szkoły. Ja sobie zdaję sprawę, bo każdy z nas jest ekonomistą i wie, że jeżeli gmina dokłada tam ileś pieniędzy, no to jeżeli nie ma przychodów, no to trzeba gdzieś ciąć. Jak nie stać nas na Turcję, to jedziemy do Ciężkowic. No tylko tu wygląda taka sytuacja, że to jest jedno cięcie wszystkich czterech gimnazjów w całej gminie. To nie jesteśmy my. My jesteśmy w najlepszej sytuacji. To znaczy, ale to jest chory pomysł. Bardzo chory. No to jest chory pomysł. Jednym cięciem wszystkie. Ale my mamy inne rozwiązania, tylko niech nie chce słuchać. Nie chce nikt z nami przeanalizować, czy te rozwiązania są... Pani dyrektor też myślała o jakimś takim stowarzyszeniu, które prowadziłby mamy szkołę. Każdą alternatywę bierzemy pod uwagę. No, ale no i tylko, że przy takiej liczbie uczniów jest to opłacalne. Nie mamy wtedy karty nauczyciela, prawda? Tak. Liczyliście to. Oczywiście. Panie dyrektorze, nie szczędzimy ani sił, ani środków, ani rodzice naszych uczniów, żeby ta szkoła póki co była jeszcze samorządowa. A proszę mi wierzyć, że jeżeli pan mówi o tym metodzie projektów, my mamy nauczycieli między innymi pana, doradców metodycznych, którzy prowadzą z nami te zajęcia. W tej chwili no, nie ma pieniędzy na te szkolenia, więc od września... Ale macie zapisane, przecież to nikt łaski nie robi, bo jest pula pieniędzy na doskonalenie zawodowe nauczycieli. No w tej chwili to już musieliśmy na wszystko oszczędzać. Na środkach czystości. Wiem, ale tych pieniędzy wójtowi nie wolno gdzie indziej przerzucić. Kto tak powiedział? Jak przerzuca bez przerwy z jednej rubryki na drugą. Nie wolno, są środki takie, których nie wolno rzucić. Panie dyrektorze, tak jak przerzuca ta gmina pieniądze w prognozach i w budżetach, to jeszcze w życiu nie widziałem. No teraz pan pewnie będzie na tej sesji, będziecie liczyć, ile trzeba nauczycielom dopłacić do tego średniego wynagrodzenia, prawda? No, tak. Bo do końca stycznia i tutaj będzie tak, strzał dla gminy, tak. Że nagle będzie, zamiast prowadzić taką politykę, żeby nie jednorazowo w styczniu dawać pieniądze, tylko ewentualnie to rozrzucić na 12 miesięcy, bo to mniej boli, niż teraz, nie wiem co zrobić. Zaciągniecie nie mogą pewnie już. Kredyt. Nie mogą już. U nas co, przekroczyli już 60%? Tak, zadłużenia? Tak. Proszę zobaczyć tam. Proszę tam zobaczyć. Komisarz przyjdzie. No komisarz, że będzie burmistrz. A kto to tak powiedział? No tak wszyscy już mówią. Proszę tam zobaczyć. Tam zadłużenie jest. Proszę zobaczyć, tam jest zadłużenie. I teraz jeszcze było wzięte 2,5 miliona, oprócz tego, co tutaj jest napisane. No bo muszą wziąć teraz pieniądze dla nauczycieli. Ale to nie tylko. Podejrzewam, że dla obsługi całego kredytu. My znamy, że sytuacja gminy jest bardzo trudna, no ciężka, no wręcz
Tylko najciekawsze, że część radnych pyta, jak to się stało, że to zadłużenie jest takie i nie mamy odpowiedzi. I burmistrz powiedział, że nie będzie rozliczał poprzedników. Ale to już wiesz, Jacku, nie ma co powracać do przeszłości. Nie, tylko gdzie te pieniądze poszły, skoro poszły w kanalizację, a nie ma kanalizacji. Ale no. Tutaj wiesz, przeszliśmy po konkretną rzecz. Pan dyrektor jest pedagogiem, długoletnim dyrektorem. Myślę, że tutaj naprawdę, jeżeli pani poseł się pochyliła, a jest przecież w Komisji Oświaty w Sejmie. A jest Komisja Oświaty. Tak, i w ubiegłej kadencji też była wiceprzewodniczącą Komisji Oświaty. Bo to nie jest błaha sprawa, bo to jest zbyt poważne i myślę, że również dobrze by było, żeby pani dyrektor, może pan dyrektor, umówili się na rozmowę jak najszybciej z panem marszałkiem Romanem Ciepielą. No to po to tu jest to właśnie. To już między innymi... Żeby poszukać tych podmiotów wsparcia, którzy w jakiś sposób wpłyną na pana burmistrza, żeby się zdecydował, pomyślał troszeczkę, wysłuchał również głosów innych. Bo najłatwiej to jest zlikwidować. No i co? I później... Tego się bardziej, że szereg argumentów jest tutaj. Panie dyrektorze, czy pan dyrektor dysponuje czasem w środę na godzinę 18? My przywieziemy pana dyrektora i odwieziemy. Nie, ja mam swój samochód. Środa jest która? Środa jest 11. 11. 12 jest w Krakowie, to w środę mógłbym być. Panie dyrektorze, no w imieniu nas wszystkich chcieliśmy pana dyrektora zaprosić. Bo zaprosiliśmy wszystkich członków Rady Gminy. Chcemy w takiej przyjaznej, ale spokojnej, nie atakować. Rzeczowej. Usiąść przy jednym stole i poszukać rozwiązań. Nie wiadomo, jaka będzie frekwencja. Kto odpowie swoją obecnością na nasze zaproszenie. Ale chcielibyśmy, żeby u członków Rady wywołać taką głębszą refleksję nad całym tym problemem. Że zamknięcie szkół jest już decyzją no, taką, która będzie wpływać wiele, wiele lat na całą miejscowość i całą gminę też. Spotkanie wczoraj było zorganizowane.